Cześć, z tej strony Freaks i witam was w briefingu przed piątym rajdem biesiadnym. Czwarty to cztery łapy i zima, a teraz przeniesiemy się w klimaty bardziej śródziemnomorskie. Zadecydowałem, że tym razem przeniesiemy się na gładki asfalt i naszymi maszynami będą samochody z grupy RGT. Mamy do wyboru Prosiaka, mamy do wyboru Astona i mamy do wyboru bodajże Alpine. Dokładnie. I tylko i wyłącznie gładziutki asfalt. Zaczynamy niezbyt śródziemnomorsko, ponieważ jest to odcinek położony w Wielkiej Brytanii, ale powiedzmy, że to jest stadion, który mógłby być i w Rzymie. I następnie kierujemy się na tor, jak żeby inaczej z takimi samochodami, SS Daniel Bonara, czyli przejazd po gładziutkim asfalcie, troszeczkę manewrowania pomiędzy szykanami. Następnie dwa przejazdy przez Val d'Orange, San Bartomeu w dwie strony i kończymy na Stock Caredo. Odnośnie tego ostatniego odcinka uważajcie, ponieważ jest tam jedno miejsce, na które można się nadziać, ale ostrzeżenie i ilustracja znajdą się na Discordzie, na moim Discordzie, w poście w związku z tym rajdem. Czas, jak zwykle, od dzisiaj do niedzieli, no i mój przejazd będzie w niedzielę o 20. Także zapraszam serdecznie. Ostatnio ten czwarty rajd biesiadny cieszył się dosyć dużym powodzeniem. Mam nadzieję, że wybór mniej popularnych aut nie wpłynie na to, że ten rajd również znajdzie wielu ochotników. Tym bardziej, że mówię, że warunki są naprawdę dobre, auta są pasujące do nawierzchni, także nie pozostaje nic innego, jak tylko zapiąć swoje sześciopunktowe pasy. No i do boju!